Zatem otwieram sesję numer 4 Rady Gminy Biegoszów. Podczas kolejnej sesji Rady Gminy zostały przyjęte projekty uchwał, które dotyczyły m.in. zaciągnięcia kredytu przez Gminę Piekoszów oraz wysokości diet dla radnych i wynagrodzenia dla wójta. Ustala się dla przewodniczącego Rady Gminy zryczałtowaną miesięczną dietę wraz z kosztami podróży w łącznej wysokości 900 zł. Ustala się dla przewodniczącej Komisji Stałej Rady Gminy za osobisty wkład i zaangażowanie w przygotowanie niezbędnych materiałów oraz za udział w pracach tych komisji zryczałtowaną miesięczną dietę wraz z kosztami podróży w łącznej wysokości 650 zł. Ustala się dla pozostałych radnych Rady Gminy za udział w pracach organów gminy zryczałtowaną miesięczną dietę wraz z kosztami podróży w łącznej wysokości 620 zł. Bardzo proszę o przegłosowanie projektu uchwały. Kto jest za przyjęciem wyżej wymienionego projektu uchwały w sprawie ustalenia diet za udział w pracach organów Gminy Rady Gminy w Piekoszowie. Kto jest za? Uchwała została przyjęta większością głosów. 10 głosów było za, 4 przeciw, 1 osoba wstrzymująca się. Projekt uchwały Rady Gminy w Piekoszowie w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla wójta Gminy Piekoszów. Rada Gminy w Piekoszowie ustala co następuje. Wynagrodzenie dla pana magistra Zbigniewa Jacka Piątka, wójta Gminy Piekoszów następującej treści. Wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4900 zł. Dodatek za staż pracy w wysokości 17% wynagrodzenia zasadniczego do 30 września 2014 roku. Natomiast od 1 października 2014 roku przysługiwał będzie dodatek wzrastający o 1% w każdym roku aż do 20% po 20 latach pracy. Dodatek funkcyjny w kwocie 1500 zł i dodatek specjalny w wysokości 25% wynagrodzenia zasadniczego dodatku funkcyjnego, co stanowi kwotę 1600 zł. Wykonanie uchwały powierza się skarbnikowi gminy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 3 grudnia 2013 roku. Pytam państwa radnych, kto jest za przyjęcie proponowanego projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Projekt uchwały Rady Gminy w Piekoszowie w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta Gminy Piekoszów został przyjęty. Uchwała została przyjęta większością głosów 13 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się. Poruszona została również kwestia połączenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Piekoszowie z Ośrodkiem Kultury. Dyrektor placówek przedstawił pokrótce konsekwencje tych działań oraz ich skutki. Przewidziana kwota oszczędności z tego tytułu może wynieść 130 tysięcy złotych na rok. 29 maja 2013 roku podjęli uchwałę o zamiarze połączenia instytucji. Na kolejnej sesji Rady Gminy zostaną podjęte dalsze działania w tym temacie. Została również podjęta uchwała dotycząca zmiany wysokości budżetu gminy. Projekt uchwały Rady Gminy Piekoszów z dnia 30 grudnia w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013. Już nie będę czytała wstępu. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2013 rok o kwotę 422 415 zł. Kolejnym punktem było wystąpienie wójta gminy, który mówił m.in. o renegocjacjach z bankami. Pierwsze moje najważniejsze działania w mojej pracy to bardzo ważna sprawa, spotkanie z bankami w sprawie renegocjacji umów kredytowych i obligacji. Wszystkie banki odpowiedziały pozytywnie, tutaj była już głosowana uchwała na ten temat. Chodzi o to, że na kolejny rok 2014 gmina miała zaplanowany w związku z zaciągniętymi kredytami zwrot 5,800 i 900 bodajże, tak? A problem naprawdę przewiduje 4 miliony złotych, wobec tego trzeba było tutaj z tymi wszystkimi bankami, z których gmina ma zaciągnięte kredyty, renegocjować prorogatywę, uzyskać na dłuższe okresy sprawowania, więc trzeba było te sprawy rozstrzygnąć. Spotkanie z prezesem ZUK.
sprawie wniosku o ustalenie taryf. Zgodził się na utrzymanie taryf w ramach 3 miesięcy. W marcu 2014 roku ZUPRO ponownie przedstawił nam taryfy. Ta problematyka była już na wcześniejszej sesji. Ostatnią kwestią sesji było poruszenie spraw bieżących i pytania mieszkańców. Czy to, co pani zrobiła, komisarz, w tej chwili, te 13 milionów, żeby wziąć z Warszawy, no i tak te metry mieszkaniowe weszły, to nie tylko metry, bo to i wszystkie szoty będą opłacone. Jest to tak bardzo uderzone w mieszkańców. Czy musimy wziąć tą pożyczkę? W tej chwili, tak jak powiedziałem, walczymy to z różnymi problemami, między innymi z tymi finansowymi. Zobowiązania te wymagalne, które dzisiaj powinniśmy już dawno zapłacić, gmina powinna zapłacić, a nawet niektóre w 2012 roku wynoszą rzędu 13 milionów. Dzisiaj my się borykamy, podpisujemy porozumienia różne, żeby na nie przychodził komornik. Czy to z ZUS-em, ostatnio byliśmy w ZUS-ie, żeby odblokować szkoły od komornika. I to jest dług, ten dzisiejszy dług, który już powinien być zapłacony. Jeśli go nie zapłacimy w przeciągu kilku miesięcy, przychodzi komornik, blokuje wszystko i jest i problem jest potężny, tak? Więc nie da się bez tego funkcjonować. 24 jest, 26 jest, 18 jest, a 28 gdzie? No nie ma 28. Chciałbym pani Irenie Szymańskiej wyjaśnić, co dotyczy autobusu 28. Byliśmy z panem wójtem na spotkaniu dyrektora Sosnowskiego. Nie ma możliwości przywrócenia tych kursów, bo niespłacone jest zadłużenie. Zrobiliśmy taką zamianę, że autobus linii 28 z godziny 8.53 zamieniony będzie z Jaworzyń, mówię o Jaworzyń, na 11.30. Tak, żeby ludzie nie dowodzili swoich dzieci tu do Biekoszowa, tylko że ten autobus zostaje zamieniony. To jest nie przywrócony, tylko jest zamieniony. A żeby przywrócić, nie ma szans. Dyrektor powiedział, jeżeli będzie spłacony dług, autobusy będą przywrócone. A co? To na dzień dzisiejszy nie ma takiej możliwości, bo jest za duży dług. A ile tego długu na obecną chwilę jest? Na obecną chwilę jest około 300 tysięcy, z odsetkami. Ja się tam przypadnie wspomnę, że została utworzona Rada Gminy, wybrali ze sobą wójt, czy można było przyjść, no nie wiem, w jaki sposób po wsiach, zrobić jakieś zebrania, spotkania, jak to się obiecywało przed wyborami, że będzie otwarty na wszystkim, na dyskusję. Nic, cisza. Przyszedł gniazd ze Szczyńskiego. I teraz nie wiem, czy to całego mieszkania, tak jak pani Sobyszona Zjawoźni mówi, że garaże, jakieś wiatry, jak to są odróżnili, od czego to będzie płacić? Drodzy Państwo, sam byłem ciekaw, dlatego zapytałem jednego z merytorycznych pracowników, no bo też mam do zapłacenia metry, wobec tego byłem ciekaw, jak to zrobić. Każdy dostanie informację i ma podać na odpowiednim druku ilość zamieszkiwanych metrów i tam jest taka sytuacja, że kto ma sposób w domu, do metra 40 to nie liczy tego jako powierzchnia mieszkalna. Natomiast kto ma zakładane piwnicę do metra 2,20, to jako płaci 50%. I taką mam informację, że każdy będzie musiał sobie sam wyliczyć i na tym wniosku, który do Państwa będzie napisać i przesłać do Urzędu Gminy, na tej podstawie będą wyliczone te podatki. Także tyle mogę odpowiedzieć. Czy w najbliższym czasie zostanie rozwiązany problem z wodą w miejscowości? Nie tylko Rygosiu, ale to jest 6 miejsc, więcej miejscowości. I czy w budżecie coś jest zarezerwowane na budowę kanalizacji? Pana tutaj się pomaga gazociągu, gazu dla Biekoszowa, a są miejscowości, które nie mają kanalizacji. Nie płacimy za oczyszczenie, za wypompowanie kanalizacji złotych 7 zł. Płacimy od 15-18, bo tyle kosztuje opłata za busy sensacyjne. Drodzy Państwo, nie ma się co mówić w kolejnym roku, bo program nawczy nas obowiązuje do pewnych zadań, nie ma żadnych
tak naprawdę funduszy inwestycyjnych zaplanowanych na kolejny rok. Natomiast jeśli chodzi o same drogi, ja już z wielu źródeł czerpałem informacje i z wielu źródeł dostałem zapewnienia, że ta woda jest dobra i patrząc na dokumentację, nie ma podstaw, żeby twierdzić, że ona jest zatruta. Mieszkańcy domagają się czegoś innego, prawda, i mówią, jaka jest sytuacja. Ja mówię, póki co mam informacje z sanepidu i z innych źródeł, że ta woda jest dobra.